Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Jacku za miłe prowadzenie i koordynację obrad tych dwóch sekcji. Zacznę od jakiego rodzaju przeprosin. Też się przepraszam, że się nierozważnie zgodziłem wygłosić referat w sekcji o kontekstualizmie. Będę musiał tutaj przed 12.30 wyjść. To moje wyjście w żadnej mierze nie jest oceną jakiegokolwiek z referatu, za co bardzo przepraszam. I druga rzecz, trochę się czuję jak dziecko, niegrzeczne dziecko na przyjęciu, które przyszło, żeby po prostu spotkanie zepsuć, więc mogę tylko zapewnić, że ta moja konkluzja nie będzie do końca jednoznaczna, to będzie taka trochę dialektyczna konkluzja, że być może tak jest, a być może tak nie jest, i to pozostawię w dyskusji, które jest jednostronicowe streszczenie tego, co tutaj będzie, także... Także proszę bardzo. W takim razie postaram się nie mówić dłużej jak 20 minut. Stosunek filozofów analitycznych do ontologii i metafizyki, ja używam zamiennie tych terminów w przybliżeniu, kształtował się to odmiennie w różnych fazach rozwoju reprezentowanego przez nich kierunku, albo lepiej zespołu powiązanych ze sobą nurtów, szkół i tendencji. Początkowo była ta postawa nieco podejrzliwej akceptacji uwagi na wcześniejszą unię metafizyki z idealizmem, którą zastąpiła później fala krytyki i destrukcji tych dyscyplin. Po tym okresie antymetafizycznym przyszedł czas na restytucję i legitymizację ontologii metafizyki. Prawdziwy ich renesans nastąpił jednak dopiero na przełomie XX i XXI wieku, kiedy liczna grupa młodych filozofów zachęcona przykładem swoich nauczycieli, takich jak Willard van Orman Quine, David Lewis czy ostatnio Kit Fine, nadała nowy impet badaniom prowadzonym na tych obszarach. Ta nowa fala powrotu do metafizyki spotkała się wszelako z oporem myślicieli, którzy nawiązując do niektórych idei Rudolfa Carnapa i Ludwika Wittgensteina z połowy XX wieku, starali się pokazać, że siłą napędową tej fali jest niezrozumienie właściwego charakteru problemów ontologicznych i filozoficznych w ogóle. Nadanie temu konfliktowi postaw wyraźnej, temu konfliktowi postaw w stosunku do ontologii i metafizyki wyrazistej postaci teoretycznej sprzyjały dynamicznie rozwijające się dociekania nad naturą ontologii i metafizyki, które przybrały postać osobnej dyscypliny metafilozoficznej określanej mianem metaontologii, metafizyki. W moich krótkich uwagach na temat analitycznej deflacji ontologii postaram się w ogólny sposób opisać sedno tego konfliktu i dokonać kilku kluczowych ustaleń terminologicznych. Następnie zarysuję dwa deflacyjne stanowiska Ola Horwicha i Hugh Price'a, z których jedno nawiązuje do poglądów Wittgensteina, a drugie do poglądów Carnapa. Swoje uwagi zakończę zasygnalizowaniem kluczowej trudności, z jaką moim zdaniem owe stanowiska się borykają, sposobów, w jaki deflacjoniści mogą próbować się z nią uporać, więc to będzie przedstawiona na końcu tylko taka dialektyka tego sporu. Pierwsze ustalenia terminologiczne. Podstawowa kontrowersja metafilozoficzna dotycząca statusu ontologii i metafizyki jest ujmowana za pomocą bardzo różnych terminów. Całą tę różnorodność można sprowadzić do trzech zestawów terminologicznych, które są w obiegu. Inflacjonizm, deflacjonizm, maksymalizm, minimalizm i trzecie realizm, antyrealizm. Każdy z tych zestawów ma swoje zalety i wady. Rozpocznijmy od tego ostatniego przeciwstawienia, którym posługuje się w opisie stanowisk metametafizycznych David Chalmers w takim dużym artykule z 2009 roku. Opis ten rozpoczyna od takiego lakonicznego akapitu. Cytat. Podstawowe pytanie ontologii brzmi, co istnieje? Podstawowe pytanie metaontologii brzmi, czy istnieją obiektywne odpowiedzi na podstawowe pytanie ontologii. Ontologiczni realiści odpowiadają na nie pozytywnie, natomiast ontologiczni antyrealiści negatywnie. Koniec cytatu. Takie postawienie sprawy, chociaż sugestywne, jest pod wieloma względami nieprecyzyjne i niefortunne terminologicznie. Brak precyzji bierze się przede wszystkim z bliskości zwrotu obiektywne odpowiedzi na podstawowe pytania ontologii, które można rozumieć na wiele sposobów, w zależności od przyjętego pojęcia obiektywności.
to możemy do tego jeszcze wrócić. Źródłem niefortunności jest z kolei to, że terminy ontologiczny realizm i ontologiczny antyrealizm mają utarty i w miarę dobrze określony sens w przedmiotowych sporach toczonych w ramach ontologii i metafizyki. W związku z tym nadawanie im dodatkowego sensu metaprzedmiotowego może prowadzić do nieporozumień. Co więcej, nawet przy konsekwentnym odróżnianiu tych sensów sygnalizowanych za pomocą oddzielania, powiedzmy, ontologicznego realizmu i antyrealizmu od metaontologicznego realizmu i antyrealizmu, ta druga opozycja nadal będzie dopuszczać kilka nierównoważnych interpretacji. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale to można bez trudu pokazać, zwłaszcza jak się skupimy na tym pojęciu, co to znaczy obiektywne odpowiedzi na pytania ontologiczne. O wiele bardziej fortunna wydaje się tu para, więc zostawiamy tę parę terminów, którą Czarny się posługuje. O wiele bardziej fortunna wydaje się tu para terminów maksymalizm i minimalizm. Tym bardziej, że istnieje ścisły związek między maksymalizmem i minimalizmem metaontologicznym, a ogólnym maksymalizmem i minimalizmem metafilozoficznym. Wszelako problemem jest w tym wypadku notoryczna wieloznaczność tych terminów, a zwłaszcza terminu minimalizm, któremu nadaje się coraz to nowe znaczenie w filozofii języka dzisiaj, w teorii prawdy i w metaetyce. Te znaczenia się mnożą w zastraszającym tempie. Ponieważ to są pierwszorzędne obszary jego zastosowania, to nadawanie mu nowego znaczenia w ramach metafizyki nie wydaje się właściwe. Ponadto, kiedy takie znaczenie jest mu nadawane, to tylko w pośrednim sensie wiąże się ono z tym, o co chodzi w fundamentalnej kontrowersji dotyczącej statusu ontologii metafizyki. Można pokazać, że metaontologiczny minimalizm jest zrozumiany przez niektórych autorów, jak Nostina Linebog, jako taki dziwny pogląd inspirowany pewnym odczytaniem Frege'ego, wedle którego te pojęcia ontologiczne są minimalne i niewiele warunków trzeba było spełnić, żeby istniały przedmioty podpadające pod te pojęcia. Więc zostawmy tą parę maksymalizm, minimalizm. Do dyspozycji autorów charakteryzujących fundamentalną kontrowersję dotyczącą statusu ontologii i metafizyki pozostaje jeszcze opozycja inflacjonizm-deflacjonizm, która wydaje się najlepiej ujmować jej sedno, aczkolwiek słowo deflacjonizm także się mieni wieloma znaczeniami, a mówienie o inflacji czegoś niesie ze sobą negatywne skojarzenia, które nie we wszystkich kontekstach są właściwe, z pewnością odżegnują się od nich zwolennicy inflacji metafizyki, czyli uprawiania jej w tradycyjny platoński lub arystotelesowski sposób. Niemniej jednak kategoria metaontologicznego deflacjonizmu jest często wykorzystywana przez teoretyków metafizyki, to w sensie, jakie chodzi w tych rozważaniach. Na przykład Matt Eklund podkreśla, że deflacjonizm w prawie ontologii nie sprowadza się do jednej specyficznej tezy, lecz jest klasą pokrewnych poglądów, według których zagadnienia ontologiczne nie są w pełni obiektywnie, filozoficznie doniosłe i autentyczne. Z kolei Theodor Seider, taka młoda gwiazda tej nowego ruchu ontologicznego, przeciwstawia taki metaontologiczny deflacjonizm wcześniejszym krytykom metafizyki, które formułowali nowożytni empiryści, pozytywiści logiczni i filozofowie języka potocznego. Jego zdaniem te krytyki były o wiele bardziej ogólnikowe od tych, które obecnie się przeprowadza deflacjonista w kwestii metafizyki. Jego postawę teoretyczną owego deflacjonisty można scharakteryzować następująco. Tu cytat. Deflacjonista w sprawie zagadnienia Q powiada, że Q jest w jakimś sensie jedynie werbalne lub konceptualne. Odpowiedź na nie, jeśli takowa istnieje, jest wyznaczona przez reguły języka lub reguły konceptualne. Chodzi w niej nie o świat, w tym zagadnieniu, w tej kwestii, lecz raczej o nas, o to, jak myślimy i mówimy. To jest rzecz po prostu wyboru terminologii. Seider jest jednym z najbardziej znanych i przejednanych przeciwników takiego deflacjonizmu. Seider taki deflacjonizm krytykuje. Z kolei jego pomysłowymi i sugestywnymi zwolennikami są Paul Horwich i Hugh Price. Teraz krótko o ich poglądach. I Horwich jest znany przede wszystkim jako obrońca deflacyjnej koncepcji prawdy i znaczenia. Swojemu deflacjonizmowi nadaje on jednak uniwersalny charakter i uważa, że jak najbardziej zasadne jest ujęcie tej perspektywy ontologia generalnie filozofii.
jego zdaniem, uprawiając tę dyscyplinę, ulegamy pokusie pojmowania wszystkiego na wzór znanych nam przedmiotów z otaczającego nas świata, z którymi na co dzień mamy do czynienia. Innymi słowy, na wszystko spoglądamy przez pryzmat średniej wielkości nieożywionych i ożywionych obiektów, takich jak skały, stoły, krzesła, psy, koty i ludzie. Wszystko, co nie mieści się w tych ramach, jest dla nas zagadkowe i staramy się to wyeliminować, zredukować lub nadać temu status mniej lub bardziej użytecznych fikcji. Pokusa, to twierdzi Horwich, jest przejawem specyficznego stjentyzmu metafilozoficznego, który polega na stosowaniu filozofii naukowych procedur wyjaśniania i unifikacji, których celem jest konstruowanie prostych i ogólnych teorii. Tymczasem filozofia, jak trafnie podkreślał Ludwig Wittgenstein, pewnie Horwicha, nie ma miejsca na tego rodzaju aktywność, gdyż, Horwich twierdzi, tylko w nauce dążymy do głębi teoretycznej, ją osiągamy, tylko w tym kontekście prostota prawomocy funkcjonuje jako niezbędny dezyderat metodologiczny, gdyż jest coś, czego można się spodziewać na fundamentalnym poziomie. Jeśli będziemy w filozofii unikali tych procedur, to bez trudu przyjdzie nam zgodzić się na to, że o rzeczywistości mówimy za pomocą wielu różnych języków, że terminy, którymi się posługujemy, różnią się pod wieloma względami i pełnią rozmaite role pojęciowe. Co więcej, wielość faktów artykułowanych w ramach tych języków i opisywanych za pomocą nowych terminów nie będzie budziła naszego niepokoju i nie będziemy starali się ich uporządkować pod względem stopnia realności, fundamentalności czy doniosłości eksploracyjnej. Dezyderatem tak uprawianej filozofii będzie zawołanie niech żyją różnice. Takiemu stanowisku można zarzucić propagowanie metafilozoficznego kwietyzmu. Zdaniem Crispina Wrighta jest to teoretycznie bezsilny pogląd, w którym mamy do czynienia z bezbarwną perspektywą różnorodności gier językowych, z których każda ma swoje wewnętrzne standardy akceptowalności, operuje metafizycznie wątłym pojęciem prawdy, jest niezdolna do osiągnięcia czegokolwiek interesującego lub ważnego. Tyle Wright o Horwichu. Horwich nie ma nic przeciwko takiemu kwietyzmowi, lecz uważa, że jego charakterystyka jest tendencyjna, to charakterystyka Wrighta, gdyż zakłada, iż w ramach antologii i filozofii istnieje teoretycznie atrakcyjny pogląd, który można mu przeciwstawić. Tymczasem zdaniem Horwicha taki teoretyczny aktywizm do niczego dobrego filozofii nie prowadzi. Pozostaje nam zatem odpowiednio wyważony i umotywowany kwietyzm. Życie w świecie, w którym nie będziemy nękani rozmaitymi metafizycznymi zmami, jest ideałem wartym realizacji. To jest takie proroctwo Horwicha. Tak, to tyle o Horwichu. Głównym źródłem inspiracji deflacji ontologii, jeżeli tu źródłem dla Horwicha był Wittgenstein, zresztą niedługo ma się ukazać książka Horwicha o wittgensteinowskiej metafilozofii, gdzie będzie interpretacja i rozwinięcie systematyczne, to dla Hugh Price'a głównym bohaterem w tej kampanii deflacyjnej, żeby tak powiedzieć, są poglądy Rudolfa Carnapa. Wykorzystując fakt, iż nazwisko, nie wiem czy Państwo czytali ten tekst z 2009 roku, on się tak dowcipnie zaczyna, wykorzystując fakt, iż nazwisko Carnapa może jawić się użytkownikowi języka angielskiego jako zbitka słów oznaczających samochód, car, drzemkę, nap. Price rozpoczyna wykład swojego stanowiska w sprawie metafizyki od opowiedzenia zabawnej historyjki amerykańskiego filozofa, który gorącego letniego popołudnia w 1950 roku, rok kiedy się ukazał taki ważny tekst Carnapa, zdrzemnął się w swoim samochodzie podczas nużącej monotonnej podróży po autostradzie. Obudził się z niej prawie 60 lat później, zaczął ze zdziwieniem rejestrować zmiany, jakie w tym czasie zaszły w jego kraju, w szczególności w obrębie uprawianej przez siebie dyscypliny. Zaskoczył go przede wszystkim powrót, a tam zaskoczyły go różne rzeczy, Starbucksy, wielość kaw, to, że pełno ludzi jest biednych na ulicach i rozmaite rzeczy, ale zaskoczył go w swojej profesji, zaskoczył go przede wszystkim powrót do metafizyki, która w jego czasach to dorywała za sprawą druzgocącej krytyki Carnapa i innych przedstawicieli pozytywizmu logicznego i wydawało się, że tak jak bieda w skrótce zniknie, to zniknie i metafizycy i metafizyka. Co więcej, ze zdziwieniem dowiedział się, że do owego powrotu walnie przyczynił się rzekomo Quine, który do pewnego stopnia uważał się za ucznia Carnapa i kontynuatora jego myśli. Jak zorientował się przebudzony po długiej drzemce filozof, nazwijmy go Carnap z gwiazdką,
Quine wskazał na dogmatyczne założenia antymetafizycznej krucjaty Carnapa i spowodował jej klęskę. Price uważa, że taka interpretacja dzisiejszego rzekomego renesansu metafizyki, jego diagnoza jest błędna. Jego zdaniem, zdaniem Price'a, Quine'owska polemika w żaden sposób nie podważyła trafności karnapowskich wysiłków pokazania, że tradycyjna ontologia i metafizyka oparta jest na pewnym istotnym nieporozumieniu związanym z brakiem jasnego odróżnienia pytań wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących istnienia takich czy innych bytów. Pytania wewnętrzne są stawiane w ramach przyjętego w danym języku schematu pojęciowego i odpowiada się na nie za pomocą metod empirycznych i formalnych, Price pisze. Jednakże, kontynuuje Carnap, te pytania wewnętrzne nie zawierają pytań metafizycznych, które na ogół zadają filozofowie, np. czy istnieją przedmioty materialne lub czy istnieją liczby. Carnap powiada, że w takiej postaci owe pytania zewnętrzne są po prostu błędne, nie można ich stawiać, ponieważ są źle sformułowane. Jedyne prawomocne pytania zewnętrzne mają charakter pragmatyczny. Czy powinniśmy przyjąć ten schemat pojęciowy, czy będzie on użyteczny? Tyle Price. Tak więc zdaniem Carnapa w ontologii i metafizyce nie odpowiada się na przedmiotowe pytania dotyczące rzeczywistości, np. czy istnieją przedmioty materialne, liczby i abstrakcyjne własności, lecz jedynie wybiera się odpowiedni schemat pojęciowy i językowy, kierując się względami pragmatycznymi. Dopiero po przyjęciu takiego schematu można formułować pytania przedmiotowe dotyczące istnienia tej czy innej kategorii bytów, lecz wówczas nie będzie to już pytanie. Nie będą to pytania filozoficzne, lecz naukowe, na które będą odpowiadać przedstawiciele właściwych dyscyplin empirycznych lub formalnych. Tak więc z jednej strony mamy filozoficzne zagadnienia zewnętrzne, które rozstrzygane są przez wybór takiego lub innego schematu pojęciowego, a z drugiej naukowe zagadnienia wewnętrzne, rozstrzygane metodami formalnymi i empirycznymi. Price opatruje to stanowisko takim oto własnym komentarzem, to jest dość kluczowy fragment rozważań Price'a. Według mnie pomocne jest ujęcie tego, co mówi Carnap za pomocą dystynkcji użycie-przytaczanie, use mention. Prawomocne użycia takich terminów jak liczba i przedmiot materialny są z konieczności wewnętrzne, gdyż ich użycie konstytuowane jest przez większą lub mniejszą zgodność z regułami odpowiedniego schematu językowego. Wszelako jako pytania wewnętrzne, co Carnap podkreśla, nie mogą one mieć takiego znaczenia, jakie przypisywała im metafizyka tradycyjna. Metafizyka usiłuje zlokalizować je gdzie indziej, lecz popełnia wówczas błąd pomieszania użycia z przytaczaniem. Jedyne prawomocne pytania zewnętrzne to po prostu przytaczają wchodzące w grę terminy. Tyle Price. Krótko mówiąc, będąc na poziomie przedmiotowym i odpowiadając na pytania dotyczące rzeczywistości, uprawiamy naukę, a chcąc uprawiać ontologię i metafizykę, z konieczności przenosimy się na metaprzedmiotowy poziom decyzji terminologicznych. Z uwagi na możliwą wielość i różnorodność owych decyzji terminologicznych, Carnapowi przypisuje się niekiedy stanowisko pluralizmu ontologicznego. I wydaje się to być szczególnie szczęśliwa interpretacja, gdyż jak zauważa Price, gdyby pluralizm Carnapa był pluralizmem w sprawie ontologii per se, to jawiłby się jako stanowisko samo w sobie metafizyczne, jako pluralizm dotyczący umeblowania rzeczywistości. Należy zatem podkreślić, że jest to pluralizm dotyczący języka, dotyczący schematów językowych, w obrębie których i dla których zajmujemy się ustalaniem zobowiązań ontologicznych. Jednakże raz jeszcze należy podkreślić, że owo ustalanie zobowiązań ontologicznych będzie miało charakter szczegółowych dociekań naukowych, a nie filozoficznych. W filozofii pozostaje jedynie deliberacja nad wyborem schematów językowych i nad funkcjami, jakie one pełnią. Deliberacja to będzie prowadzona nie z punktu widzenia metafizycznego, lecz, jak to ujmuje Price, genealogicznego lub antropologicznego. Będziemy się w niej starali m.in. odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, dlaczego posługujemy się takim, a nie innym schematem językowym, jakie czynniki wpływają na jego wybór, czy pozwala nam realizować cele, które postawiliśmy i tym podobne. Tradycyjnie rozumiana ontologia, nawet o znacznie ograniczonych roszczeniach poznawczych, nie będzie w tej deliberacji w żaden sposób użyteczna. I teraz ostatnia konkluzja taka dłuższa. Aczkolwiek źródłem inspiracji deflacyjnej stanowi w sprawie ontologii zaproponowanych przez Horowicza i Price'a, te źródła są odmienne, to mają one wiele elementów wspólnych, nie mówiąc już o ich ostatecznej wymowie. Można im postawić ten sam ogólny zarzut. To jest zarzut.
Wydaje się, że obie próby deflacji ontologii metafizyki realizują taką samą strategię. Polega ona na zastąpieniu najogólniejszych przedmiotowych pytań dotyczących rzeczywistości deliberacjami nad różnorodnością języków i schematów pojęciowych, którymi operujemy, nad ich genezą i funkcją. Deliberacje te mają mieć przede wszystkim charakter opisowy i unikać poszukiwania unifikujących wyjaśnień naszych praktyk językowych i konceptualnych. Zważywszy, że będą one ujmowały owe praktyki w kontekście innych aktywności ludzkich, podejście to można nazwać antropologicznym. Jaki jest jednak status owych dociekań antropologicznych? Horwich i Price chcieliby zapewne, aby były to zwykłe empiryczne obserwacje, a najlepiej takie, o których jeden z paragrafów pisał Wittgenstein w dociekaniach filozoficznych, czyli spostrzeżenia zakresu historii naturalnej istot ludzkich, które nikt nie wątpi, które nie są zaskakującymi nowymi odkryciami. Znaczy mają charakter przypomnień tego, co umyka naszej uwadze, ponieważ zawsze jest w jakimś sensie dostępne. To bowiem gwarantowałoby mocne uzasadnienie formułowanym przez nich wnioskom i nie narażałoby ich na zarzut, że przemycają elementy metafizyki w ramach antropologii. Można mieć jednak wątpliwości, czy tego rodzaju empiryczne obserwacje, z których bardzo wiele miałoby status truizmu, byłyby wystarczające do ugruntowania deflacjonizmu w sprawie ontologii. Chociaż za truistyczną obserwację można uznać tezę o ilości języków i schematów pojęciowych oraz funkcji, jakie one pełnią, to już ich rozwinięcie zaproponowane przez Horwicha i Price'a wydaje się zawierać sporą dawkę niedeflacyjnej filozofii dotyczącej relacji języków do środowiska, w którym są one używane, jak również dotyczącej relacji schematów pojęciowych do tego, co przez nie schematyzowane. Opisanie bowiem tych relacji wymaga wzniesienia się ponad taki czy inny empiryczny punkt widzenia, który jest siłą rzeczy lokalnej i nie obejmuje tego wszystkiego, co jest potrzebne do uzasadnienia pluralizmu w języku i schematów. Ponadto dla określenia związku w języku ze środowiskiem musimy to środowisko jakoś skonceptualizować i opisać, czy to w kategoriach przedmiotu i własności, czy też zdarzeń i procesów, co wydaje się otwierać drogę niedeflacyjnej ontologii. Jednym słowem, do osiągnięcia tych celów potrzebna jest niezwykła, immanentna antropologia empiryczna, że tak powiem, lecz transcendentalna antropologia filozoficzna. Termin antropologia transcendentalna zaczerpnąłem z takiej inspirującej rozprawy Jonathana Leara, który pokazuje, że ten problem dotyka również filozofii Wittgensteina. Odpowiedź Horwicha i Price'a na ten zarzut, to był więc zarzut, że ten genealogiczne podejście Horwicha i Price'a to jest taka nie taka truistyczna antropologia empiryczna, ale to jest taka transcendentalna antropologia filozoficzna. Odpowiedź Horwicha i Price'a na ten zarzut polegałaby prawdopodobnie na argumentowaniu, że taka transcendentalna antropologia powiązana z elementami niedeflacyjnej metafizyki nie jest im w ogóle potrzebna. Rzecz jasna, cały nasz aparat poznawczy, łącznie z językiem i schematami pojęciowymi, musi być opisany z uwzględnieniem środowiska, w którym funkcjonuje. Rzecz o środowisku tym możemy mówić za pomocą terminów potocznych i naukowych, bez nadawania im głębokiego sensu metafizycznego, czyli tak jak to czynią zwykli ludzie i przedstawiciele poszczególnych nauk, którzy nie przywiązują większej wagi do takich ogólnych kategorii jak istnienie, rzecz, własność, zdarzenie, proces i tym podobne. Bez wątpienia inflacyjni metafizycy będą obstawać przy tym, że obok takiego codziennego, roboczego użycia tych kategorii jest też ich o wiele bardziej precyzyjne i głębsze użycie filozoficzne. Jeśli tak, to powinni taką tezę w sposób przekonujący uzasadnić. Posiłkując się jednym z wielu przykładów w tym zakresie, powinni uzasadnić, że obok konkretnych, roboczych problemów dotyczących istnienia takiej czy innej liczby, powiedzmy określonej liczby pierwszej czy wymiernej, odrębnym problemem sformułowanym na innym poziomie jest kwestia istnienia liczb w ogóle. Wydaje się, że nie można podać takiego uzasadnienia bez przesądzania sprawy z góry na korzyść metafizyki inflacyjnej, która ma być rzekomo uprawiana na odmiennym poziomie dyskursu niż zwykły poziom potoczny i naukowy. Jeśli zaś idzie o wzniesienie się ponad lokalny, empiryczny punkt widzenia, to nie trzeba się w tym wypadku kierować ideałem tradycyjnej filozofii pojmowanej jako, cytat z Leara, próba wyjścia poza nasze zwykłe zwyczaje i praktyki w nadziei osiągnięcia nielokalnej perspektywy na to, jak naprawdę mają się rzeczy. Wystarczy po prostu odpowiedni dystans w stosunku do lokalnych praktyk, w którym
można osiągnąć za pomocą, które można osiągnąć za pomocą refleksji krytycznej, do której jest zdolny każdy dociekliwy umysł. To tyle, czyli moja konkluzja ostateczna, że nie jest to wyraźnie powiedziane, jest takie, są ci deflacjoniści, oni narażeni są na zarzut, że uzasadniają ten swój deflacjonizm, uprawiają taką antropologię głębszą, filozoficzną, transcendentalną, można tak powiedzieć, która jest jakoś inflacyjna. Odpowiedź oczywiście na ten zarzut może być z ich strony i ostatecznie stajemy na tej pozycji, która jest mi bliska, że na poziomie metaontologicznym mamy równoważność argumentów na rzecz deflacjonizmu, inflacjonizmu i tu zrównoważność argumentów i decyduje wybór. Jeżeli jesteśmy, mamy taką postawę, że skłaniamy się do metafizyki inflacyjnej, to wszystko tak będziemy interpretować. Jak mamy drugą postawę, to skłaniamy się do metafizyki deflacyjnej. Także to jest moja próbna, ostateczna konkluzja. Dziękuję bardzo. My mamy w tej sesji 10 minut takiego dodatku, więc nie musimy tak bardzo pilnować każdej minuty. Więc prosiłbym o pytanie, no bo teraz jest okazja, bo pan profesor wyjdzie, więc... Ja staram się zajmować problematyką ontologiczną, takim powiedzmy na stylu bardziej jak nie wiem, Bernard czy Fein, czy u nas Wolniewicz bądź Perzanowski. Jakoś tak nie czuję, gdzie to miałoby być sprowokowane przez ten wątek. Dobra. Fundamentalne, co istnieje z dużej litery, albo czy liczby w ogóle istnieją, to jest taki poziom dyskursu, który nikomu do niczego nie jest potrzebny. Więc jest takie stanowisko. Jeżeli wygłaszamy tezę, że pomiędzy taką liczbą, taką a taką istnieje jedna, bądź dwie liczby pierwsze, no to mamy taki sens roboczy istnienia i fajnie. Jeżeli się pytamy, czy naprawdę istnieją liczby, no to odpowiedź takiego deflacjonisty, to pytanie nie ma większego sensu. Operujemy takim schematem pojęciowym, w którym posługujemy się pojęciem liczby i to jest dla nas użyteczne. Może można by było operować innym schematem, gdyby inne pojęcia były, ale to stawianie tego pytania, tak jak myśmy stawiali pytanie, czy istnieje jakieś tam trzecie królestwo, gdzie są te liczby, to jest nieporozumieniem tego, w jaki sposób posługujemy się tym schematem. Bardzo ciekawe. To jest właściwie jedno pytanie i dwie krótkie uwagi, ale też takimi pytaniami się przysłuchować. To rozróżnienie inflacyjne, metafizyczne, deflacyjne, czy właściwie może nie umknęło, jak to definiujesz dokładnie, czy to nie dokładnie się pokrywa z maksymalizmem, minimalizmem, czy jeden drugi. Znaczy, to jest tak, że jest dużo ludzi piszących o tych sprawach, to jest wielkie zamieszanie terminologiczne. I moje stanowisko jest takie, że można używać tych trzech par terminów: realizm, antyrealizm, metaontologiczny, maksymalizm, minimalizm, metaontologiczny. Można używać deflacjonizm, inflacjonizm. Wydaje mi się, że ta para trzecia najlepiej opisuje o co chodzi. Więc tam słowo maksymalizm. Jest za dużo obciążone terminologicznie. Czyli no to istotą tego właśnie, tego ostatniego rozróżnienia, co by było? To było to, czy jest coś takiego jak odrębna dyscyplina zwana metafizyką, czy są obiektywne pytania. Z tym, że teraz jak spojrzymy na te dyskusje, to ja tam widzę taką oto dwuznaczność, że niektórzy tak to definiują, że inflacjonista, w przeciwieństwie do deflacjonisty, mówi, że istnieje
jakiś poziom rozważań metafizycznych, czy on jest powiązany z nauką, czy nie, to jest odrębna sprawa, gdzie ustala się fundamentalną strukturę rzeczywistości, obiektywne odpowiedzi. Odpowiedzi na pytania metafizyczne istnieją. To jest taka odpowiedź poprzez wskazanie tego, jaka jest rzeczywistość. Niektórzy posługują się tą opozycją, zaliczają, że no to też jest taka forma umiarkowanego inflacjonizmu, jak uprawiają taką metafizykę trochę w stylu Strawsona, że to jest metafizyka schematów pojęciowych, ale można wskazać na obiektywne racje, dlaczego takim, a nie innym schematem się pojmuje, posługuje. Natomiast deflacjoniści zwykle mówią, że cały ten projekt jest nieporozumieniem, albo jeżeli zaangażujemy się w uprawianie czegoś takiego, no to są pewne decyzje terminologiczne, czy posługiwać się schematem tak i tak, by decyzje były tego, czy posługiwać się numeracją rzymską, czy cyframi arabskimi. To są pewne decyzje, które podejmujemy i do tego sprowadzają się to, co nazywał Karna pytaniami zewnętrznymi. Tylko króciutko już, tak, proszę uwagi, które miałem. To znaczy, jeśli chodzi o Korbicza, to i Price'a brakuje, może moja ocena jest powierzchowna, ale mam wrażenie, że tam czegoś brakuje, jakiegoś takiego solidniejszego uzasadnienia pewnych założeń, które są zawarte czy ukryte. No, wydaje mi się, że u Korbicza takim założeniem jest antyscientyzm, ale ten scientyzm jest jakoś tak trochę rozumiany dziwnie. Jeżeli naukowość pojmiemy dosyć szeroko, tak jak na przykład w Szkole Włoskowarszawskiej to było pojęte, to wówczas jaki właściwie argument jest, byłby argument przeciwko temu, żeby potraktować filozofię jako naukę? Ja mam wrażenie, że on po prostu przyjmuje to założenie, że filozofia nie jest nauką, Wittgenstein to przyjmuje i koniec. I wtedy ten deflacjonizm właściwie automatycznie mu wychodzi. To jest takie, no tak wtedy wygląda to troszkę na ideologię. No i podobnie też może mniej już tak ideologicznie wygląda mi ta koncepcja Price'a. Znaczy, ja nie widzę sprzeczności między tym zasadniczym rozróżnieniem Carnapa, pytań wewnętrznych i zewnętrznych, a koncepcją możliwości uprawiania ontologii, jako jakiejś, nie wiem, na przykład unifikacji pewnych schematów pojęciowych, prawda? To jest istotne, jest tylko to, czy mamy jakiś specyficzny przedmiot do pisania w ontologii, czy też nie. Natomiast to wszystko, to co jakby jest krytykowane tutaj w tym nurcie wywodzącym się od Carnapa, to może dotyczyć, można powiedzieć, jako kwestia dochodzenia do takiej syntezy. No, że to na tym polega specyfika ontologii, że właśnie pracuje na schematach pojęciowych, natomiast rezultatem może być teoria, która jak można by było podważyć nienaukowość teorii ontologicznej? Jeżeli mamy gotowy schemat, tak jak mówi kolega, na przykład w takiej formalnej ontologii, który na przykład jest syntezą, czy ujmuje podstawy nauk empirycznych, mamy przedmiot określony, znaczy takie... Znaczy, gdy chodzi o tego Horwicza, to znaczy ja się zgadzam co do tego, że to jest tak, jeżeli, tak jak trochę pokazywałem tym, co powiedziałem, że chcemy to uzasadnić, to jego stanowisko, to jest taki, to pojawi się taki zarzut, że to nie jest zwykły opis tego funkcjonowania języka, taki tykanologiczno-funkcjonalistyczny, ale trzeba to jakoś podbudować, powiedzieć, dlaczego tak jest. Jest groźba inflacyjnej metafizyki. Ja powtarzam, jego zwykła obrona będzie taka, że to musimy się w to angażować. To jest kwestia wyboru i on tak będzie twierdził, że nie widzi produktywności jakiejkolwiek naukowej, czy jakiejkolwiek angażowania się w takie głębsze uzasadnienie. Tu jest ten problem, ta dialektyka na tym poziomie metaontologii, to ostatecznie wydaje mi się, że to sprowadza się do tego, że to jest kwestia wyboru, bądź takiego podejścia, bądź innego. Problem jest taki, jak zdefiniować kategorię sukcesu ontologii czy metafizyki. Tego nie będzie wszystkich ontologów nagle wymiotło z tego świata, czy nauka by się inaczej rozwijała. Jak się rozwija, to jest
To wydaje się, że to jest trochę takie jałowe koło, które czy napędzane jest zainteresowania jednych etologów przez zainteresowania innych. Taka jest taka intuicja zwykle za deflacjonizmem się kryje. Podstawowa. Ja przepraszam, bo ja muszę czasu pilnować, żeby było troszkę więcej czasu, ale nie za dużo, więc może, ale tam są dwa, co najmniej już wcześniej. To może to przy okazji referatu, jak ktoś ma referat, to przy okazji, bo tak to pozwólmy tym, to nie mają w tej chwili, to może... Ja może po jednym pytaniu... Ontologią tylko z tego powodu, że podjąłem taką decyzję, żeby zdawał filozofię na egzaminie doktorskim. I tam akurat taki temat mi zadano, prawda, żebym się tego wyuczył. I okazuje się, że ugrzęzłem w tej ontologii do dzisiaj, prawda? I nawet zbudowałem własną ontologię. I jeśli chodzi o ten problem, czyli liczba istnieje, jeśli się potraktuje liczbę jako również byt ontologiczny, to ona podlega takim samym analizom jak każdy inny byt, tylko że abstrakcyjny, prawda? Niematerialny. W związku z tym właściwie nie mam problemu z tymi liczbami. I chyba to przyjęcie tej koncepcji, że akceptujemy jakiś system pojęciowy, któryśmy przyjęli, prawda, myślę, że to by rozwiązywało problem, nie? Doszedłem nawet do wniosku, że i kategoria ontologiczna jest bytem ontologicznym. I też może być analizowana i wyjaśniana za pomocą, jakby powiedzieć, samej siebie. Tak, no generalna odpowiedź deflacjonisty jest taka, że to się wprowadza takie rozróżnienie. To jest bardzo, bym powiedział, zręczny chwyt, ale i groźny chwyt. Bo się mówi oprócz takiego poziomu potocznego, zwykłego poziomu praktyki, matematyki, logiki, czymkolwiek, istnieje taki poziom ontologiczny, gdzie pytamy o to, co naprawdę odpowiada tym kategoriom i tak dalej, to możemy taki poziom tworzyć, ale okazuje się, że jak ten poziom wytniemy, to uprawianie logiki i matematyki będzie sobie przebiegało, jak sobie przebiegało. Więc jest pytanie, czy nie jest to poziom, który z pewnego punktu widzenia jest zbędny. To deflacjoniści. To może ostatnie już krótkie pytanie. Bardzo krótkie. Panie profesorze, dla mnie realizm ontologiczny jest bardzo naturalny. Słucham o tym, że są różne aparaty pojęciowe, za pomocą których możemy być odbycie. Ja to dokładnie rozumiem. Ale pytanie, czy w tych rozważaniach pojawia się jakiś taki wątek sprawdzania, który z tych aparatów najlepiej działa, czy nie? Bo to nas powinno doprowadzić do realizmu ontologicznego, czy nie? Znaczy problem jest taki, w ramach jakiego schematu my badamy tę użyteczność. To pojawia się na wyższy poziom. To jest tak, że jeżeli pan jest takim powiedzmy realistą, użyjmy metaontologicznym, to pan będzie zakładał nawet, że jak jest wybór tych schematów, to jest jakaś metryka, wedle której można badać tę użyteczność. Jeżeli pan jest takim antyrealistą, to będzie wyglądało tak, że jak pan wybierze inny schemat, to będzie inna metryka, jak pan wybierze inny schemat, to będzie inna metryka i nie ucieknie pan. To złapanie tego wspólnego punktu porównywania tych schematów jest niemożliwe bez założenia jakiegoś rodzaju realizmu. Czyli jest wiele użyteczności. Jest wiele użyteczności. Dziękuję.